Jeżeli mogę tylko dokończyć o lekcji jeszcze, to mam nadzieję, że jeżeli by doszło do naszego starcia, to wtedy dopiero ta walka będzie main eventem. To ja jeszcze, bo do tego czasu na pewno się dobrze nauczy. To ja jeszcze tylko zapytam, bo tutaj był ten pomysł rzucony i od razu odrzucony przez Lexi, że żeby postawić na szali jakby całą federację, że zwycięzczyni tej walki zostaje ambasadorką, zostaje jakby włodarzem Cloud MMA. No to są takie rzeczy, o których bardziej się słyszy w świecie na przykład właśnie pro wrestlingu, ale rozumiem, że tutaj coś takiego nie wchodzi w grę. Jakby abstrahując nawet od tego, że byłabyś prawdopodobnie na tym etapie faworytką w tej walce, to i tak po prostu to jest zbyt duża stawka, żeby w ogóle to ryzykować? No absolutnie, to w ogóle, a co ja bym z tego miała? W sensie, a ty co stawiasz na szale takiego wielkiego, co... Mój uśmiech. Co? Nie no, nic. Słuchaj, ale bo mi się wydaje, że dzisiaj... Bo co ty byś chciała, okay, być twarzą federacji, czy udziały, bo ty raz mi dasz udziały, raz... Od 1 do 10, no? Jak bardzo jesteś pewna, że byś ze mną wygrała? Dzisiaj? No. 10. A za pół roku? No. Za pół 12. roku, kurde, ja nie chcę mi się teraz trenować, w sensie jestem zmęczona już treningami. Oj, dobra, no za pół roku, za pół roku. No jakbym dalej trenowała, no to dalej 10. Dalej 10. No to czego się boisz? Ale my tu rozmawiamy o moich udziałach w tym, w... No tak, ale... federacji. To masz jest doświadczenie, głupota. Jesteś nie, pewna Mariola, siebie. To jest w ogóle głupota. A co ty stawiasz na szale? Dobra, jakbym ja miała położyć swoje udziały, to co ty kładziesz? Co ja kładę? Co ja mogę położyć na szali? A niech ktoś coś zaproponuje. No to musiałoby być coś turbowartościowego. Aż ciężko przekminić. Chciałam zażartować, ale to by był czas. No jedziemy, no zażartuj. Zażartuj. Nie. No dawaj. Zażartuj, już powiedziałaś, a trzeba powiedzieć nie, B. Nie, naprawdę, to było nie na miejscu. Nikt się nie obrazi, proszę. Ale ja bym sama potem nie mogła tego oglądać na powtórce. Słuchaj, no co możemy postawić? Tak, ja żadnych pieniędzy nie chcę, tak? Ja żadnych pieniędzy nie chcę w walce z tobą, żadnych. Bo gdybym miała walczyć z tobą, to ile bym chciała minimum za taką walkę? Nie wiem, z pół miliona. Mariola, proszę zejść ale, na ziemię. Ale dobra, cicho. No. Ale ja żadnych pieniędzy nie chcę. Więc pieniądze zostają w federacji. Ty i tak masz pewność 9 na 10, że wygrywasz. Plus doprowadzisz swoją kreatywność jeszcze przez te pół roku do góry, tak? Czemu? No bo pamiętasz, miałyśmy spięcie odnośnie naszej kreatywności. No. I co? I wtedy ja jestem drugą twarzą federacji Cloud. Drugą twarzą federacji Cloud. A co Sławek na to? Sławek, ej! Sławek i tak jest cichy tam... Nikt cię nie zna. Ej, ale Mariola, Marianna. Sławek tutaj będzie na trzecim panelu, więc będzie miał okazję się odgryźć. Ale to już jest po prostu szczyt hipokryzji, no, że ty stałaś przed naszą galą, chciałaś ją zamknąć, a teraz prosisz się, żeby zostać twarzą tej albo federacji. Albo grubo, albo wcale. To jest bardzo nisko, to jest giga nisko. Dobrze, naprawdę. Jak przegram, to wytatuuję sobie Roxy na czole. O, fajnie. O, to jest jakiś konkret. No i widzisz, poprawiłaś mi humor, dziękuję. Czy nie jest to dobry pomysł, ale jest to pomysł, bez wątpienia.